Dzień dobry, proszę pana, gdyby pan był królem Polski, to co w pierwszej kolejności zrobiłby pan jako król? W pierwszej kolejności bym dał bezdomnym pieniądze, żeby mieli dom. Dużo rzeczy bym zrobił, bym tutaj zmienił Polskę. Bartek Zak. Szanse na to, że obecny system emerytalny doczeka do tego, aż ja będę w wieku tych 30 kilku lat, są dosyć mizerne. Także wydaje mi się, że to jest z mojego punktu widzenia chyba najbardziej paląca kwestia, że potrzebna jest pilna reforma tego, ponieważ ten system już w tym momencie jest niewydolny, a w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat będzie tylko gorzej. Koncentrując się może na tym aspekcie finansowym, ale wydaje mi się, że z niego też inne wynikają, że w momencie, kiedy ludzie mają, tak powiem, za co jeść, to wszystko inne aspekty jakoś z tego naturalnie wynikają, że najpierw trzeba te podstawowe potrzeby zapewnić. Baturyt katoliki mówią na mnie. To decyzję bym prowadził, żeby było jak najlepiej, żeby nie było żadnych strajków, żadnych awantów, żeby było wszystko klecznie elegancko. Chciałby pan, żeby prawo zaostrzyć w jakiś zaostrzyć, sposób? Zaostrzyć, większą karę dawać. No. Za zabicie, no to powinno być śmierć za śmierć. No. By się bali wtedy jeden drugiego zabijać, mordować. Brak jest grzeczności, bo teraz to można się spotkać, że mogą pobić, albo zabić, albo zastrzelić. Nie wiadomo, co się dzieje z ludźmi. Jestem Borecka. To ważne jest uczucie, to co mamy w sercu i to co możemy komuś dać. Bym dała biednym dzieciom pieniądze na to, co jest potrzebne rzeczy. Tomasz Madankiewicz. Zadbałbym o porządek w tym kraju, tak żeby wszystkim żyło się zdrowo. Zrobilibyśmy reformy, reformy, jeszcze raz reformy, ale takie konkretne, nie żeby przekładać papiery z miejsca na miejsce, tylko tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, powołamy monarchię w tym kraju i wtedy wszyscy będą mieli jedną rację.